Cześć, to normalnie dzisiaj będzie jakby rozpisja dwóch kart, więc zapraszam do oglądania. No dobra. Mam tutaj tak. Bardzo dobre, bardzo każdemu znane bicykle. Skup. Proszę. Rodzaj Guardians. I co najlepsze, ciekawsze. Polskie karty. Nie, o tu. Polskie karty, które są bardzo dobrej jakości. A może też tak są. Tak są. Podobnie dobrze jak te bicykle. Dobra. Poczekajcie chwilę. Musiałem zobaczyć okno, bo się tam drą. Dobra, więc tak. Jeszcze co do opakowania. Jeśli chodzi o Funny Table, to opakowanie jest takie bardziej matowe. W sumie racja, co mi się podoba. Więc tak. Podoba mi się ogólnie logo. Tył. Taki mamy tutaj nasz tył kart. O. Jak tył nasz wygląda. Tutaj mamy informację, że to są karty plastikowe. I tu 55 kart wchodzi nasze papierowe. Dobra. Informacje. Plastik. Czy plastikowe karty są dobre. W ogóle zapłaciłem za nie identyczną cenę. Tutaj mamy jakieś strony. Mamy, o. www.joker.com.pl. Może wejdziemy na tą stronę. Mam tutaj kod kreskowy, różne takie. A jeśli chodzi o byt. O, logo prawie każdemu znane, kto się kartami interesuje. Jeśli chodzi o sam wizerunek tych kart, to też mi się ogólnie podoba. Trochę się tam dzieje. Przeciwieństwie to mamy tutaj. Mamy tylko tutaj, mamy tylko napis. Ma, co, tutaj coś już jest. Tutaj mamy informację, że zostało wyprodukowane w USA. I że jakoś tam nie umiem angielskiego. Tutaj też mamy parę informacji. I na górze oczywiście z tyłu to wygląda akurat tak. Góra, tył. Tutaj nie ma pokazanego, jak nasze karty się prezentują. Po prostu parę użyć władzy, też mamy też mamy strony. Nie wiem, czy się wyświetlam, czy nie. Nie ma, że to dużo mogą strony. A, poczekajcie, poczekajcie. Musiałem sobie poprawić mikrofon. Dobra, mamy. Będzie mnie chyba lepiej słychać. Otwieramy pierwsze. O, właśnie, jeśli chodzi o otwarcia. Tutaj mamy większą dziurę niż tutaj, co na pewno pomoże nam otworzeniu kart. A dobra, otwieramy. Na początku bicykl. A teraz polskie. No teraz tak. Zgadzam się z fakt, że bicykl ma dłuższe wykończenie. To pomoże nam lepsze i lepiej zamknąć. Ok. A to nie znaczy, że tutaj mamy to zakończenie trochę gorsze, co będzie trochę trudniej, ale też jest bardzo ładnie. Tutaj jeszcze w pudełku się rzuca tył. Tutaj mamy, o, już wyszły karty. Tutaj mamy, że takie wiecie. Możemy sobie tutaj wyjąć. O. Pokazuję. O. Moglibyśmy to wyjąć, ale nie będę.
w bicyklu. Takie coś nie może zajść, zobaczcie. To jest normalnie zaklejone. Nie ma takiej sytuacji. Dobra. Zaczynamy. W kartce. Ogółem. Obydwie dalej kart. Bardzo śliskie. Co mogę wam zaprezentować. Poczekajcie. Teraz drugie. One się same ślizgają, patrzcie. Są bardzo ślizgie. Jak w każdych bicyklach, bicykle, mamy karty promocyjne. I tu mamy, patrzcie. Tu mamy zasady. Tu mamy, patrzcie. Tu te zasady, ale... O, tu jest ta karta. Na stronie, o, tutaj tu. Tu. Możecie nie widzieć. Jest tak. Że online magic training, czyli sztuczki. Po prostu tu. Ok. Odłożę. Jeśli chodzi o same karty, to już pokazuję. Tak ogólnie one wyglądają z tyłu. Światło bardzo tam, o. Mi się podobają. Nie wiem jak wam, możecie sobie opisać w komentarzach. Czy pisać w komentarzach. A teraz nasze bicykle. Bicykle. Jak w normalnych mamy tutaj dwa anioły, czy tam ten, ops, boże, latające karty. Mamy tutaj, o, tak, takie, prawie, no, no, po prostu tył do tyłu. A jeśli chodzi o przody, jokery. Teraz będą jokery, patrz. Jokery w bicyklach wyglądają tak. Też anioł jakiś tam. Ja się, no, nie zdam. A teraz jeśli chodzi o jokery, mamy trzy. Trzy jokery, taki jeden biały, taki jeden biały, drugi żółty, trzeci czerwony, więc mamy trzy kolorowe, może one tu. I teraz przody kart, no to jest chyba najważniejsze, w tych mamy, o, nie wiem, to tak wygląda, król, taki malutki. W środku as wino, moja ulubiona karta, ma tutaj oczywiście logo i tutaj są takie, no takie, komu się podoba, mi na przykład ułożone. Dobra, są na przykład jakichś różnych trików. Dobra, są ogólne. Mamy jedne. Teraz wiemy nasze bicycle. Mamy je. Pokazuję. Tak. Tutaj mamy moją ulubioną kartę. I przy okazji logo firmy. Fajnie jakoś zrobiona. Jest. Dobra. Następne. O. Karty specjalne. Są normalnego rozmiaru. O. Ja wam pokazuję. Są. Bo dwie karty są, dwie talie są plastikowe. Bicycle, jak możecie zauważyć, jest lekko grubsza. Jak możecie to zaobserwować na pudełkach. Chociaż nie, pudełka są identyczne. Ale ogółem bicycle talia jest trochę grubsza. Bo tu trochę, że ten, tylko trzeba tutaj nie. Dobra. Ogólna recenzja jest tak. Te karty są ogólnie polskie. A
Są na przykład bardzo dobre. 24,99 zł. I te identycznie kosztowały. Więc są... Okej. Jeszcze inne karty. Jedyna różnica, jaka między nimi jest to oczywiście design i to, że zostały wyprodukowane w innych kontynentach, krajach. No i że jedna jest wyprodukowana w najlepszej wytwórni, a druga po prostu w Polsce. Więc zostawiam wam ankietę, które karty są lepsze. Bicycle czy Final Table. Jeśli chcecie, to właśnie oto karty, tymi właśnie kartami, które zadecydujecie, będę nagrywał sztuczki magiczne, bo umiem, mogę założyć kanał ze sztuczkami ogółem i w ogóle i tyle. No dobra, teraz wejdziemy sobie na strony. Na początku na... Gdzie to jest? Tu. www.joker.com.pl. Później wyjdziemy sobie tu na te strony. No dobra, więc to by było na tyle z teorii. Tylko co wycenię, to tak. No nie da się ocenić. No, talia kart bardzo dobra. Więc dwie bardzo dobre talie, których będę używał, to zależy od was, więc nara. Ok, weźmy sobie na te jokery.com.pl. No i wpisujemy final table black deck. O, tą pokarowę. No to są ogólnie takie jak ja mam. Nie możecie sobie je zaobserwować. Tak, jest zwyczajnie tam karty do pokera. Plastikowa, smerdowa talia. Wchodzimy teraz na stronę następną. Okej, jesteśmy. Taka, to jest nasza strona. Mamy Magic Trick, Playing Cards, Gear, Market. Jest na Market. Nie wiem za bardzo, co tu chodzi. Mamy tutaj jakieś ładne. A, to jest ogólna, główna strona tej firmy produkującej. Monarchy. Były te karty, które zostały w iluzji ten, chyba. To jest bardzo dobre. Ładne, bo jak chcecie, no nie ma, że... Takie... A, to jest ogólny sklep z kartami i różnymi takimi trikami. Więc to na typ Guardians. Bicycle. No. Sklep z kartami. Więc to na tyle. Dobra, pa.